Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy chleb rwany. Chleb nie ma typowej budowy. W ten sposób będą Państwo go dzielić. A zaczniemy od przygotowania masła z przyprawami. Żeby to masło przygotować, potrzebujemy 120 g miękkiego masła, 1,5 łyżeczki czosnku granulowanego, 1 łyżeczkę bazylii, 1 łyżeczkę oregano, 1 łyżeczkę ziół prowansalskich i 1 łyżeczkę soli. Do miski dajemy 120 g miękkiego masła, najlepiej wyjąć sobie go troszeczkę wcześniej, żeby zmiękło. Dosypujemy 1,5 łyżeczki czosnku granulowanego, 1 łyżeczkę bazylii, 1 łyżeczkę oregano, 1 łyżeczkę ziół prowansalskich i 1 łyżeczkę soli. I będziemy teraz wszystko ze sobą łączyć. Żeby składniki łatwiej połączyć, masło pocięliśmy na kosteczkę. I zostawiamy do późniejszego użycia. A teraz ciasto na chleb, do którego potrzebować będziemy 600 g mąki pszennej tortowej, 40 g drożdży świeżych, 1 łyżeczki cukru, 300 ml ciepłej wody, 40 ml oleju rzepakowego i 2 łyżeczek soli. Do miski wkruszamy 40 g drożdży świeżych, dodajemy 1 łyżeczkę cukru, dolewamy 300 ml ciepłej wody, ciepłej to znaczy tak między 30 a 35 stopni Celsjusza i wszystko ze sobą mieszamy, tak żeby drożdże rozpuściły się w wodzie i połączyły. Jak wszystko się połączy, dolewamy 40 ml oleju rzepakowego, znowu łączymy składniki ze sobą. Składniki ciekłe na razie zostawiamy, natomiast w misce łączymy 600 g mąki pszennej tortowej z 2 łyżeczkami soli. Mieszamy to dokładnie ze sobą. I będziemy systematycznie dodawać do naszych składników mokrych. Dosypujemy i mieszamy, dosypujemy i mieszamy, aż do wykończenia składników sypkich. Jak Państwo widzą, ciasto zmienia konsystencję, później musimy odłożyć już łopatkę i ręką wymieszać wszystkie składniki ze sobą. Jak wszystko się dokładnie połączy, blat obsypujemy mąką, przekładamy ciasto na blat, obsypujemy również mąką i na razie rękami będziemy formować ciasto w prostokąt. Dłońmi rozciągamy ciasto, a następnie pomagamy sobie żwałkiem i z naszego ciasta formujemy prostokąt o wymiarach około 30 na 44 cm. Teraz kolej na nasze wcześniej przygotowane masełko z przyprawami. Będziemy nim smarować wierzch naszego ciasta. Masełka nie jest dużo, ale spokojnie wystarczy, żeby pokryć wierzch tego prostokąta. Jak Państwo widzą, nam się udało. Bierzemy nóż w rękę i kroimy nasz prostokąt na około 7 równych pasków. Precyzyjnie nam to wyszło. A teraz każdy pasek zwijamy w harmonijki. Z boku mamy przygotowaną keksówkę wyłożoną papierem do pieczenia. I tą każdą uformowaną harmonijkę wkładamy do tej keksówki.
Wszystkie paski są zharmonikowane i włożone do keksówki. Wkładamy ją wobec tego do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół, pieczemy około 35-40 minut. Po tym czasie wyjmujemy foremkę z piekarnika, lekko studzimy, żeby wyjąć później przy pomocy papieru, jak Państwo widzą, nasz chlebek upieczony z foremki i studzimy go do końca, aż wystygnie. Chlebka naprawdę nie trzeba kroić, on się bardzo pięknie rwie na kromeczki, bardzo szybko znika z masełkiem, jest bardzo aromatyczny, a ja żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.